Siema, Bachory, będzie zadanie z minimum teorii. Może będzie trochę więcej niż minimum teorii. Zróbcie sobie pauzę i przeczytajcie treść. Spodziewam się reakcji w stylu Co tu się odpierdoliło, że nie miałem przyspieszenia stycznego w szkole? Albo nie miałam. Bo mogliście nie mieć. Bo przyspieszenie styczne nie jest wymienione wprost w podstawie programowej, więc autorzy podręczników tak różnie. To jest podstawa programowa i. Tu go nie ma. Ani dla punktu materialnego, ani dla bryły. Ale gdy spojrzeć na kartę wzorów, to już jest. Czyli jest w programie, czy nie ma. No jest. I nie musieli tego wprost wypisywać. Bo przyspieszenie styczne to jest zwykłe przyspieszenie, w metrach na sekundę kwadrat. A styczne to słowo to, żeby wskazać jego kierunek. Że jest styczny do czegoś. No, tak samo jak przyspieszenie grawitacyjne jest, ma stały kierunek pionowy, tak? Jest wyróżnione ze względu na kierunek. Równie dobrze mogłoby się nazywać przyspieszeniem pionowym. No, przyspieszenie styczne też jest. zwykłe przyspieszeniem w metrach na sekundę kwadrat, tylko ma charakterystyczny kierunek. Styczny. Styczny do toru, po którym coś jeździ ruchem po okręgu. A jeśli styczny do toru, to też prostopadu do promienia. Powiedzmy, że to jest środek. Powiedzmy, że nasz bohater motocyklista był najpierw tutaj, w tym punkcie. Ten punkt będzie się nazywał A. A ten wektor położenia, czy też wektor wodzący, będzie się nazywał RA. Po chwili nasz bohater dojedzie tu, do punktu B. Jego położenie będzie określał wektor RB. Prędkość będzie styczna do toru, a więc prostopala do promienia. I będzie rosła, bo to będzie ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu. biorę na warsztat definicję przyspieszenia. Wektor przyspieszenia to jest szybkość zmian wektora prędkości. Przekształcam. I wychodzi mi, że zmiana prędkości to jest wektor przyspieszenia razy czas. To jest równanie wektorowe, co oznacza, że jeśli chcę mieć przyrost prędkości w jakimś kierunku, to przyspieszenie musi mieć ten sam kierunek. W czasie ruchu jednostajnie przyspieszonego po okręgu Wzrasta prędkość, która ma kierunek styczny. Wzrasta wartość wektora prędkości, który to wektor jest styczny do toru. W takim razie musi istnieć przyspieszenie, które też jest styczne do toru. Tylko przyspieszenie o kierunku stycznym będzie mogło zmienić wartość wektora prędkości o kierunku stycznym. Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu jest ruchem jednostajnie przyspieszonym co do wartości wektora przyspieszenia stycznego albo przyspieszenia kątowego. Wektor przyspieszenia stycznego mógłby wyglądać o tak. I to działa cały czas. Cały czas zwiększa wartość wektora prędkości liniowej. V. Jeszcze raz to podkreślę. Jeśli chcę mieć Zmianę wektora prędkości w jakimś kierunku. Muszę mieć przyspieszenie w tym samym kierunku. Chodzi mi o zmianę wartości. Jeśli chcę, żeby samochód rozpędzał się do przodu, to dobrze, jakby przyspieszenie działało do przodu. No nie? Co by się stało, gdyby przyspieszenie było prostopadłe do wektora prędkości? No, nie zmieni jego wartości, tylko będzie zmieniać jego kierunek. I takie przyspieszenie nazywamy przyspieszeniem dośrodkowym. Wzór na przyspieszenie dośrodkowe z karty wzorów. Ono tu musi też istnieć, bo gdyby go nie było, ruch byłby prostoliniowy. To przyspieszenie dośrodkowe powoduje, że wektor prędkości skręca. A dośrodkowe, a dy jak dośrodkowe, albo AR, że ma kierunek wzdłuż promienia. To samo znaczą te oznaczenia. Wzór V kwadrat przez r. Na obrazku będzie takim se kolorem. Do środka okręgu, bo to ono. Skręca wektor prędkości. Nie zmienia jego wartości, bo nie ma jego kierunku, ale może go skręcić. Tu będzie znacznie większe. Prędkość wzrosła trochę, to wzrośnie bardziej, bo jest kwadrat, v kwadrat. Przyspieszenie dośrodkowe w punkcie a i przyspieszenie dośrodkowe w punkcie b. W ruchu jednostajnym po okręgu przyspieszenie styczne jest stałe. Prędkość rośnie co do wartości. W takim razie przyspieszenie dośrodkowe też rośnie. I przyspieszenie dośrodkowe i przyspieszenie styczne to są zwykłe przyspieszenia w metrach na sekundę kwadrat, więc można je dodać i ich sumę wektorową nazywamy całkowitym przyspieszeniem. To całkowite będzie na fioletowo i jak widać jest ono sumą wektorową przyspieszenia dośrodkowego i stycznego przyspieszenie dośrodkowe i przyspieszenie styczne to niejako składowe przyspieszenia całkowitego, ponieważ jedna składowa rośnie, przyspieszenie dośrodkowe, to cały wektor też rośnie w miarę przyspieszenia motocyklisty. Jego wartość, no z pitagorasa można. Tyle teorii. Teraz zadanie. Albo nie, zmieniam zdanie. Jeszcze coś powiem. W ruchu jednostajnie przyspieszonym po okręgu rośnie wartość Wektora prędkości. Nie ma chuja we wsi, żeby przyspieszenie dośrodkowe mogło zmienić wartość tego wektora. Przyspieszenie dośrodkowe potrafi tylko zmieniać kierunek wektora prędkości. Jeśli chcemy zmienić wartość wektora prędkości, potrzebujemy przyspieszenia, które ma ten sam kierunek, co w danej chwili ma wektor prędkości. Ponieważ wektor prędkości jest w każdej chwili styczny, to jeśli chce zmieniać jego wartość, potrzebuje przyspieszenia, które też będzie styczne. Stąd się bierze przyspieszenie styczne. No. no to liczę. Policzę sobie najpierw przyspieszenie tego typa. Po przejechaniu 150 metrów jego szybkość wynosiła 15 metrów na sekundę. No ta szybkość wzięła się z tego, że przyspieszał. No w tym przypadku to przyspieszenie nazwałbym przyspieszeniem stycznym. Pokonana droga, tak jak gimbazjum, równania na prędkość i na drogę, bierają najprostszą możliwą postać. Okej, okay, mam równania. Niewiadomy jest czas i przyspieszenie. Tak, czas jest niewiadomy, bo to przejechanie 150 metrów i rozpędzenie się do 15 metrów na sekundę nie trwało 20 sekund. To znaczy nie musiało. To nie wynika z treści zadania. Więc najpierw zajmuję się pierwszymi 150 metrami i nie wiem jakim odcinkiem czasu. A później będę się odnosił do tego odcinka czasu, tych pierwszych 20 sekund ruchu. To, co jest wspólne dla dowolnego odcinka czasu w tym zadaniu, to przyspieszenie, bo ten ruch jest jednostajnie przyspieszony. To jest ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu. Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu. Rozwiązuję to. No, wezmę podstawę, zobaczę, czy wyjdzie wynik, który ma jakiś sens, czy to się kupy będzie trzymać. 15 do kwadratu przez 2 razy 150 to jest 3 czwarte. No, jakiegoś wielkiego przyspieszenia temu motorowi nie nadał. To jest przyspieszenie styczne. Jeśli mam obliczyć przyspieszenie dośrodkowe, muszę wiedzieć, jaką będzie miała prędkość po tych 20 sekundach. Zrobię to osobnym kolorem. Tutaj. Jego prędkość po 20 sekundach wyniesie przyspieszenie razy czas. I tutaj absolutnym przypadkiem wyjdzie 15 metrów na sekundę, ale to jest przypadek. Wcale nie musiało tak być. Równie dobrze pokonywanie tych 150 metrów mogło trwać inny czas niż 15 sekund. W innym zdaniu tego typu wychodził inny czas. Na podstawie treści zadania nie mogłem założyć, że przejechanie tych 150 metrów i rozpędzenie do 15 metrów na sekundę trwało 20 sekund. No, akurat tak wyszło, nie musiało tak być. Znając prędkość po 20 sekundach, mogło być przyspieszenie do środkowe po 20 sekundach. Promień 180. No i przyspieszenie całkowite, jako suma wektorowa tych dwóch. Na podstawie twierdzenia Pitagorasa da się wyrazić wzorem. Styczne jest tutaj. Wychodzi do dwóch miejsc 1,46 m na sekundę kwadrat. Załatwię jeszcze to. Na czerwono. Skorzystam ze związku między szybkością liniową i kątową. Czyli po 20 sekundach, no i zresztą w każdej innej chwili, będzie wynosiła 1,12, co w zapisie dziesiętnym da. No i na obrazku będzie wyglądać o tak, bo wektor prędkości kątowej będzie zwrócony przed ekran. Przyspieszenie kątowe. Związek między przyspieszeniem liniowym i kątowym jest analogiczny jak między szybkością liniową i kątową. Tu oczywiście chodzi o przyspieszenie styczne. To z karty wzorów. I ono jest stałe. I wynosi tyle. Co oznacza, że przyspieszenie kątowe w tym ruchu też jest stałe. Ruch jednostajnie przyspieszony po okręgu jest stały co do wartości przyspieszenia stycznego, tylko wartości. I stały co do przyspieszenia kątowego jako całości, jako wektora. Wektor przyspieszenia kątowego będzie tu stały, będzie miał nie tylko stałą wartość, ale też stały zwrot i kierunek. Przed ekran. Wezmę podstawie.